Ej, ty! Pokaż mi swoje towary. Czego tutaj węszysz? Rozsądnie. No proszę, jednak można. Widzisz, to nie było takie trudne. Tak dalej być nie może. Zawsze to powtarzałam. Hej. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz dla ciebie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jesteś nareszcie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego, co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Thank you.
Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. Czym? Nic tu nie ma. Pomocy!
Pomocy! Nie musisz o to pytać. Wszystko jest możliwe. Wynoś się z mojego pałacu! Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Zajęty jestem! Pokaż mi swoje towary. Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz.
Jasne, daj te chwasty. Dzięki, chłopcze. Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. Muszę odpocząć. Kolejne ścierwo, które nie potrafi uszanować czyjejś własności. Spójrz, co narobiłeś. A co ja takiego zrobiłem? Jeszcze masz czelność pytać? Naniosłeś mi tyle błota do domu, że jak żyję, to czegoś takiego nie widziałem. Nada nosa. A ty mi to teraz posprzątasz, bo inaczej spiorę tę twoją buźkę na kwaśne jabłko. No dobra. Łap za szczotę i do roboty. Tylko nie marudź za długo. Za parę minut mam tu widzieć czystą podłogę. Ej, ty. Robota wykonana. No i to rozumiem. W końcu jest z was jakiś pożytek. W zamian za to, że się postarałeś, masz tu kilka sztuk złota na zachętę. A teraz zjeżdżaj. Co słychać? Oho, kolejny przybłęda. Gadaj, czego chcesz, albo daj mi spokój. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Nie, kiedy muszę odpowiadać na głupie pytania, takie jak twoje. Thank you.
się na otwieraniu zamków. Hej! Pokaż mi swoje towary. Daję jałmużnę. Zejdź mi z drogi. Ej, ty. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Jakby było mało problemów. Ej, ty. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Najważniejsze jest umiejętne podejście do ofiary. Jeśli twój cel za szybko zda sobie sprawę z twojej obecności, może cię zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią. A kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji.
natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzierać. Czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia. Ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Z czasem nabierzesz wprawy. Nie bój nic. Niech ci Inos w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po mnie. Nie masz się już czego obawiać. Na pewno? Na pewno. Jak długo tu siedzisz? Całe wieki, ale na moje szczęście wilki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? Jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia znowu się pojawi. Dobra, jestem gotowy. Zabierajmy się stąd! Wspominałeś o bestii. Jak wyglądała? Była koszmarna. Nigdy czegoś podobnego na oczy nie widziałem. Była tam, o, koło tych drzew, naprzeciwko. Przysyła mnie Folkart. Mówił, że poszedłeś po jakieś zapasy. Większość z nich wymyła woda i pewnie już dawno dotarły do morza. Ale na łodzi powinna być jakaś butelka wina i ryby. Tylko nie każ mi po nie iść, bo i tak nie pójdę. Mam już serdecznie dość przygód na dzisiaj. Trzymaj się blisko mnie. Proszę, pospieszmy się. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej.
Odłóż broń. Mądra decyzja. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Rolf jest już bezpieczny. Dziękuję. Kamień mi spadł z serca. Były jakieś problemy? Parę wilków, ale jakoś sobie z nimi poradziliśmy. Wilki? Tak blisko muru wioski? Trzeba będzie zawiadomić myśliwych. Te zwierzęta to nie przelewki. Udało mi się odzyskać część zapasów z łodzi rybackiej. Dobra robota. Nie sądziłem, że cokolwiek przetrwało tę burzę. Weź te parę monet. Przynajmniej tyle mogę ci dać za twoją fatygę. Dzięki, przydadzą się. To ja dziękuję w imieniu swoim i Rolfa. A teraz wybacz, ale muszę wracać do pracy. Swoją drogą Rolf wspominał, że widział jakąś bestię. Od pewnego czasu wśród mieszkańców chodzą plotki o leśnej bestii terroryzującej okolice. Mówią, że przemyka z krajem lasu, wypatrując wieśniaków wracających z pól i miejsc połowów. Niewielu ją widziało, a jeszcze mniej przeżyło z nią spotkanie. Jeśli Rolf faktycznie ją widział, to miał sporo szczęścia, że wyszedł z tego cało. Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś, a od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota, zamówimy w sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach. I mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz. Miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. Dobra. Chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię strach przed starszym bratem. Jesteś chory i powinieneś wypoczywać, a nie ćwiczyć walkę mieczem. Nie mam zamiaru się z tobą bić. Dobrze, już dobrze. Rozumiem, że obleciał cię strach. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet okruszków. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Ej, ty! Jak leci? Ostatnio doszedłem do zaskakującego wniosku. Alkohol działa jak magia, tylko jest od niej bezpieczniejszy. Pijesz, pijesz, pijesz i w końcu o wszystkim zapominasz.
Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Ej, ty! Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Gdzie jest Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Rozumiem. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne i na zamkach znam się jak mało kto. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złotej monety przy sobie. Czasami trzeba trochę pomóc losowi. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał.
Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzęta, więc trzymaj broń w gotowości. Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. Ale jesteśmy tu i teraz. Tylko my. Dokładnie tacy, jacy jesteśmy. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. No, masz rację. Pozostawanie na Londram byłoby samobójstwem. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Napijmy się jeszcze. Za Archolos! Napijmy się jeszcze. Za Archolos! Napijmy się jeszcze. Za Londram! Napijmy się jeszcze. Za Londram!
Napijmy się jeszcze. Zalądram. Napijmy się jeszcze. Zalądram. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Poza tym, zostały nam jeszcze 2 butelki wina, a chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. Dobra, dawaj to wino. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie. A później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował, ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokfar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika, a jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. Hej. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie.
Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Tyle wystarczy? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albina i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. Mogłem się tego spodziewać. Zacznijmy trening. Mam nadzieję, że odpowiednio się rozgrzałeś. To jest prywatny warsztat. Czego tu szukasz? Jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Kim jesteś? Nazywam się Stone i pracuję tu pod okiem mojego mistrza, Thorstena. Jak widzisz, mam pełne ręce roboty, więc jeśli to wszystko, to wiesz, gdzie jest wyjście. Co słychać? Nieźle, ale szłoby jeszcze lepiej, gdybyś stąd poszedł. Mógłbyś podszkolić mnie w kowalstwie? Idź do miasta, jeśli szukasz nauczyciela. Tutaj ludzie są zarobieni pracą i ze mną nie jest inaczej. Jeśli do jutra nie skończę tych gwoździ, Thorsten będzie wściekły. Swoją drogą, jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Chcę być silniejszy. Jeszcze trochę treningu przed tobą. Jesteś na dobrej drodze. Zacznijmy trening. Mam nadzieję, że odpowiednio się rozgrzałeś. Hej, ty. Tak, tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzowała się obręcz w beczce. Stary Thorsten wszystko zreperuje, rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Kim jesteś? Nazywam się Thorsten. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kujesz broń? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy... I toporów. Może coś cię zainteresuje. Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę, pogadaj z Odgarem. Ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Sam pracujesz w tej kuźni? Od paru lat pomaga mi Stone, mój czeladnik. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Ja jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi, tak jak jego ojciec.
Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtoziobowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. Pokaż mi, co masz na stanie. Czas na mnie. Naprawdę, sama widziałam. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Ej, ty! Udało mi się przekonać dwóch wartowników, aby ci pomogli. Tak, Wiktor już mi o tym powiedział. Wieści w tej wiosce rozchodzą się bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Może kiedyś uda mi się tobie odwdzięczyć. Teraz wybacz. Muszę zwołać wartowników i odnaleźć Florę.
Ej, ty! Widzę, że dobrze cię tutaj traktują. Jako stary handlarz mam jeszcze w sobie trochę uroku osobistego. Potrafię coś wynegocjować, ale długo na kredyt nie pożyję. Może to i dobrze.